Dwie kampanie edukacyjne prowadzone w Kluczborku w szkole podstawowej numer 5. Dzisiaj rowerowe wyzwania, czyli szkolimy nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminów na karty rowerowe. Druga kampania edukacyjna, która już od kilku lat jest na terenie naszego województwa. Przyhamuj życie przed tobą, skierowana do uczniów, którzy mają uprawnienia do kierowania rowerami, czyli kartę rowerową. Postaramy się przeprowadzić prelekcje tak, żeby uaktualnić wiedzę najmłodszych uczestników ruchu drogowego, a nauczyciele, którzy od nas dzisiaj wyjdą ze spotkania, uzyskają nowe doświadczenia do prowadzenia egzaminów na karty rowerowe. Szanowni Państwo, dzisiaj w szkole podstawowej numer 5 z oddziałami integracyjnymi w Kluczborku wyjątkowo ważne spotkanie z nauczycielami, z dziećmi, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z korzystaniem z roweru, z hulajnog. Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z partnerami z Komendą Wojewódzką Policji, z ratownikami medycznymi stara się przeprowadzić kompleksowe szkolenie i uzupełnienie dla wszystkich tych nauczycieli, którzy w szkołach swoich realizują egzaminy na kartę rowerową. Bardzo dziękuję tym nauczycielom, że są chętni. Przeszkoliliśmy już do tej pory 300 nauczycieli. To jest niesamowita ilość do tej pory, ale to wszystko każdy chętny, kto będzie chciał przejść dodatkowe uzupełnienie i nabyć nowe uprawnienia do egzaminowania na kartę rowerową, jest przez nas bardzo, bardzo, bardzo mile widziany i serdecznie zapraszamy. Kochani, ważne rzeczy się dzieją w tym naszym ruchu pieszo-rowerowym, samochodowym. Przede wszystkim w nowej perspektywie unijnej mamy ponad 150 milionów złotych zaplanowane na budowę nowych ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą budowane w miastach. Mają ułatwić dojazd rowerem do ważnych miejsc w życiu publicznym naszych mieszkańców. Do urzędu, do szpitala, do przychodni, na cmentarz, do parku. To pojawią się nowe inwestycje i tutaj będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowania z drogami samochodowymi, żeby dobrze zabezpieczyć ciąg pieszy. Więc tak naprawdę przed nami infrastrukturalnie duże wyzwanie. Ale tak jak obserwujemy, też i technologicznie zmienia się nasze otoczenie. Coraz więcej rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, czyli poruszamy się szybciej, łatwiej. To też wpływa pewnie i na jakąś naszą fantazję. Nie daj Boże brawurę. Przyhamuj życie przed tobą. Takie hasło towarzyszy tym naszym akcjom i chciałbym, żeby świadomość nauczycieli, rodziców, dorosłych w przekazywaniu tego wszystkiego naszym najmłodszym było naszym priorytetem. Uczniowie zostaną zapoznani z najważniejszymi przepisami ruchu drogowego, jak również poznają praktyczne warunki nauki jazdy na rowerze. Nasza szkoła od wielu lat organizuje podobne imprezy, łącznie z organizacją turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu gminy i powiatu. Uczniowie zajmowali tam wysokie miejsca i wykazywali się bardzo dużą wiedzą w zakresie znajomości zasad ruchu drogowego. Wiemy doskonale, jakie dzisiaj mamy trudne sytuacje na drogach i chcemy ustrzec młodzież przed takimi sytuacjami, w których grozi im niebezpieczeństwo różnego rodzaju wypadków, kolizji i zdarzeń na drogach.